stary Niemiec, kiedy umierał, wyjawił swój życiowy sekret o pociągu nazistów ukrytym gdzieś w lesie na 64 kilometrze, a może 65. Jest tunel, gdzie stoi rzekomo pociąg złoty. A może to są plotki, a może został znaleziony, a może nigdy się nie zgubił polski trójkąt bermudzki. A może to są plotki, a może został znaleziony, a może nigdy się nie zgubił polski trójkąt bermudzki. Szukano go wiele dekad, dla wielu pociąg to obsesja. Jeśli czas o przestrzeni, zakrzywienie inne to co wtedy. Nie ma i nie będzie złota obozowych ofiar, majątków zbitych na Litwie. Może są w Argentynie, a może w Himalajach, a może w Bieszczadach, a może Złotory, a może pociąg się przyśnił wszystkim. Na co byś wydał tyle złota, a taki pancerny pociąg? Ile można byłoby za niego dostać? Chcę spróbować. Stary Niemiec, kiedy umierał, wyjawił swój życiowy sekret o pociągu nazistów ukrytym gdzieś w lesie na 64 kilometrze, a może 65. Jest tunel, gdzie stoi rzekomo pociąg złoty.